Okay, więc chciałem Wam pokazać, tutaj może omówić nieco pracę widza, którą przysłał mi właśnie mój widz wspierający na drugim poziomie, skorzystał ze wsparcia na drugim poziomie, i w związku z tym jest taki bonus, że ja właśnie w filmie troszeczkę opowiadam o pracy, którą ta osoba mi przesyła. Więc tak mamy tutaj pracę, jest to pejzaż, widzicie tutaj. Górski na pewno, podejrzewam, że może być to na przykład Szwajcaria, ponieważ te góry właśnie podobnie wyglądają. Są takie bardzo wysokie, ostre, szpic, szpiczaste szczyty. I co mogę powiedzieć o tej pracy? Jeśli chodzi o kompozycję, to mamy tutaj taki podział na trzy części. Jest tutaj góra z jakimś tam śniegiem, powiedzmy, tutaj jakaś taka polana, wzniesienie jakiejś trawy i woda. Widzimy, że są takie trzy elementy i to dość dobrze, właśnie w pejzażu, kiedy używamy takiego trójpodziału. Zauważcie, że tutaj ten szczyt oraz to tutaj wzniesienie wyznacza nam taką linię, i tutaj te kamienie również na trzeciej części się znajdują. Podobnie rzecz ma się tutaj, z lewej strony tu znów wzniesienie, czyli mamy taki wyraźny podział, taki trój, trójpodział kompozycyjny. Jeśli chodzi o niebo, to mamy właśnie Kolor nieco złamany. Widz tutaj zaznaczył mi, że chciał uzyskać efekt taki właśnie słonecznego dnia. I tutaj widzimy, że ten efekt całościowo dość dobrze jest udany. Zwłaszcza tutaj, jeśli chodzi o te góry ze śniegiem, widać, że tutaj świeci słońce. I dlaczego tak się stało? Dlatego, że tutaj właśnie mamy cień, a często właśnie światło tak naprawdę określa nam to, jak wygląda cień. I wówczas możemy powiedzieć, że jest to taka pora słoneczna. Widać to tutaj właśnie patrząc na góry oraz na śnieżny tutaj taki mm, pas. Kolor cieni tutaj jest bardzo dobry również, jeżeli chodzi o ten kolor. To jest taki troszeczkę wpadający w szarość. Widzimy, że śnieg nie jest zupełnie biały, jest troszeczkę taki ciepły. To też jest dobre, że widz ma świadomość tego, że. Taka czysta biel rzadko występuje, nawet tutaj zwróćcie uwagę na chmury. Również mamy, troszeczkę one są żółtawe. Jeżeli chodzi o niebo, to ja tutaj bym troszeczkę może spróbował przy tutaj horyzoncie, chociaż tutaj w pejzażu górskim to trudno mówić o horyzoncie, ale spróbowałbym troszeczkę złamać jeszcze bardziej kolor i rozjaśnić. Można by tu użyć cerulean blue, czyli taki kolor mm, trochę turkusowy odrobinę może ochry żółtej, bo na horyzoncie im jest niżej niebo, tym zazwyczaj jest właśnie troszeczkę bardziej takie zielonkawe. Spróbujcie może sobie też, jak będziecie kiedyś malować, taką próbę zrobić, żeby właśnie na horyzoncie czy poniżej na niebie zastosować właśnie cerulean blue, czyli taki troszeczkę turkusowawy błękit. Góry, oczywiście, tutaj mamy te szczyty. Tak jak mówiłem wcześniej, przypomina mi to trochę Szwajcarię. Nie wiem, czy to jest akurat Szwajcaria. Powiedzmy, że tutaj jest ciekawie wypracowane, jeśli chodzi o te szczyty. No, może troszeczkę jak tutaj mamy te pasy takie ciemniejsze, które właśnie wydobywają te takie rysy w tej górze. Tu widzimy taki pas ciemny. I tutaj światło, można by troszeczkę to ostrzej zrobić, chociaż niekoniecznie, bo to jest właśnie też w oddali, i trochę może się to właśnie nam rozmywać to, co jest dalej. Jeśli chodzi o ten pas drugi, czyli ten środkowy, powiedzmy z tą polaną, to troszeczkę ten kolor jest zbyt intensywny. Ja Wam później pokażę, jak to mogłoby wyglądać. Polecałbym tutaj poczekać, aż to wyschnie, i przeciągnąć takim laserunkiem, czyli jakieś medium, powiedzmy, jakieś tam terpentyna z olejem, czy liquin na przykład, no i jakieś medium, i troszeczkę ultramaryny na przykład wziąć, bo ultramaryna to jest taki błękit transparentny, można powiedzieć, i przeciągnąć po całości trochę tym błękitem. Taki laserunek zrobić, i wówczas ta żółcień zieleń tutaj po prostu by się trochę zgasiła. Czyli jakiś transparentny błękit, poczekać, aż to wyschnie, i można by przeciągnąć. I wówczas ten kolor byłby trochę bardziej stłumiony, i przez to właśnie troszeczkę może nie rzucałby się tak od razu krzykliwie w oczy. Jeśli chodzi o wodę, to tutaj jest właśnie na tym przykładzie wody chcę wam powiedzieć co tutaj widz zrobił dobrze. Yy, mianowicie widzicie tutaj takie kropki świetlne i one są taką praktycznie czystą białą farbą zrobione. A tutaj mamy również biel, widzicie, tutaj yy, tej rzeki i ona nie jest do końca taka biała jak prosto z tuby. i to jest dobre, kiedy mamy świadomość tego że tą białą farbę czystą zostawić sobie na koniec, żeby malować na przykład coś białego, to troszeczkę szare zrobić, a później widzicie, jak te kropki one tak aż wystają i z daleka jak spojrzymy, widzicie, to one dają właśnie ten efekt, że to słońce się odbija tutaj w tej wodzie. Czyli dobrze, że stopniowo właśnie ten tą biel mm, używamy. Tutaj widzę znaczną poprawę również w tych kamieniach, ponieważ we wcześniejszych pracach widza, bo to jest ta sama osoba ten widz, i tutaj widzimy, że te kamienie już są bardziej losowo zrobione. Tak jak w naturze mamy chaos, to widzimy, że tutaj jest trójka tych większych kamieni. Tu raz, dwa, trzy. Później też jakaś dwójka w wodzie, jeden tu. No są one dość losowo tutaj, chaotycznie, czyli dobrze, bo w naturze, właśnie, ale cały czas trzymają się w tej podziale tutaj na trzy, tu raz, dwa i trzy, widzicie, na jednej trzeciej podstawy tutaj mamy właśnie te kamienie i z lewej strony takie bardziej kwadratowe, no też są ciekawe, można powiedzieć, również każdy jest inny nieco i tutaj widzę dużą poprawę właśnie jeśli chodzi o kamienie, patrząc, porównując sobie z wcześniejszą pracą widza. Bardzo podoba mi się ten tutaj obszar. To jest taki troszeczkę szaro-błękitny i widzicie, że tutaj tak subtelnie parę tych jasnych kropek, tutaj gdzie ta woda opływa, te kamienie, również mi się to podoba. Powiem Wam, że góry i woda jest tutaj najlepiej na tym obrazie zrobiona i można by, tak jak mówiłem wcześniej, pokażę Wam później laserunkiem, czyli taką ultramaryną z medium. Ale to odrobinę, dosłownie tej ultramaryny, żeby to się niebieskie nam nie zrobiło, można by przeciągnąć, jeśli się nie sprawdzi, to można szybko wytrzeć tą ultramarynę i będziemy mieli znów pole do pracy. Ok, teraz jeszcze tutaj już o kompozycji mówiłem, że tutaj w pionie fajna kompozycja, no tutaj właśnie troszeczkę razi ten kolor tutaj, ten jaskrawa taka zieleń. Powiedzmy, woda jest bardzo fajnie, zwłaszcza jak się tutaj zmniejszy ten obraz, to widzimy, że woda jest realistycznie tutaj zrobiona, góry również. Także teraz pokażę Wam, może jakby to wyglądało, gdyby troszeczkę zgasić, zgasić ten kolor. Ok, więc jestem teraz tutaj sobie w programie graficznym. To jest taki program GIMP. On jest darmowy, można sobie go ściągnąć. Wziąłem sobie tutaj pędzel z lewej strony, krycie bardzo niskie, ustawiłem tego pędzla. Powiedzmy na jedynkę tutaj, bardzo niskie. Wybrałem jakiś taki kolor niebieskawy, troszeczkę może bardziej szary, powiedzmy. I tym pędzlem sobie tak właśnie trochę widzicie. Sobie trochę poklikam i ten. I te, to tutaj ta polana. Widzicie, niedużo by trzeba. To jest jedna metoda, którą możemy sobie w programie pomóc. Już trochę mniej to razi powiedzmy. Teraz sobie to cofnę. O i kolejna metoda, którą możemy sobie podejrzeć. Powiedzmy tutaj takie laso do zaznaczania. Zaznaczmy ten obszar. O, teraz kolory, nasycenie i zmniejszamy. Widzicie, kiedy zmniejszy się nasycenie, to ta praca od razu inaczej wygląda. Bardziej to siedzi w całości ta polana. Czyli można by spróbować, albo właśnie tak jak mówię, przemalować czy laserunek z ultramaryny. Jakiegoś innego transparentnego błękitu, albo no przemalować, ale raczej tutaj myślę, że laserunek by rozwiązał ten problem. Ok, więc tak, jeśli chodzi o tą pracę, to no jest to dobra praca. Trzeba by jeszcze trochę popracować, powiedzmy, nad tym środkowym obszarem. Jeśli chcielibyście, żebym również wasze prace jakoś ocenił, czy powiedział coś o, o nich w filmie, no to możecie również skorzystać ze wsparcia kanału na drugim poziomie. Jeśli się czegoś dowiedzieliście, to śmiało możecie dać łapkę w górę. Pozdrawiam tutaj widza. Także życzę mu również twórczej produktywności, powiedzmy, bo z weną to różnie bywa, mamy również obowiązki różne, ale staramy się coś tworzyć. Także trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.